Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Minister klimatu Anna Moskwa we wpisie na Twitterze przekazała, że Polska, badając próbki wody z Odry, skorzysta z pomocy zagranicznych laboratoriów. Wciąż nie znamy przyczyn śnięcia ryb. Eksperci zespołu do spraw skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii. Resort Rozwoju i Technologii proponuje, by obywatele byli wzywani do urzędów tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla załatwienia sprawy. O szczegółach mówił dziś minister Waldemar Buda. Rocznie ponad 2 miliony razy obywatel wzywany jest do urzędu w celu złożenia wyjaśnień, przedstawienia jakichś informacji, przekazania jakichś danych. Dla nas stawienie się do urzędu to często nie lada wyzwanie. Polega to na tym, że często przejeżdżamy do innych miejscowości, gdzie mamy jeszcze stare miejsce zamieszkania. Wyjeżdżamy do urzędu w godzinach pracy, bo urzędy pracują najczęściej w takich godzinach, w jakich my pracujemy. I to wszystko powoduje komplikacje, że jedna wizyta w urzędzie to jest minimum 2 godziny. Postanowiliśmy zaproponować zakaz wzywania do urzędu, chyba że jest okoliczność, która absolutnie to uzasadnia i na wezwaniu potrzebne będzie uzasadnienie tej okoliczności. Czy nie będzie można samodzielnie podjąć decyzji jak dzisiaj, że ja uznaję, że sprawa tego wymaga, że do zakończenia spraw jest to konieczne, bo dzisiaj takie są przepisy? I dokonać wezwań obywateli do urzędu. A teraz najnowsze informacje o misji polskich strażaków we Francji. Ich zadania koncentrują się na dogaszeniu zarzewi ognia i płonących torfowisk. W taki sposób polscy strażacy zostali przywitani we Francji. Pojechali pomagać w walce z żywiołem. W Bordeaux płonęło prawie 1000 hektarów lasów. Na pomoc do Francji wyjechało 146 funkcjonariuszy. Do ich dyspozycji jest 49 samochodów gaśniczych. Są samowystarczalni, mają swój obóz, własną wodę, agregat na prąd. Stąd od razu mogli przystąpić do akcji. Odpowiedzieli w ten sposób na prośbę Paryża, jaką ten skierował do innych państw członkowskich w oparciu o unijny mechanizm solidarnościowy. Do naszych zadań należy oczywiście dogaszanie zarzewi ognia, które się tam pojawiają, dogaszanie torfowisk. Jest to bardzo trudna fizyczna praca dla strażaków. Przekazała na antenie Radia Maryja starsza strażak Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej. W mediach społecznościowych strażacy na bieżąco informują o swoich działaniach, pokazują zdjęcia. Misja Francja. Walka trwa. Napisał w sieci komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Strażacy otrzymali też taki rysunek od jednego z najmłodszych Francuzów. Nawet najmłodsi Francuzi wyrażają swoją wdzięczność jak potrafią. Misja strażaków jest zaplanowana na 10 dni. Powinniśmy skończyć w sobotę, w niedzielę już wracać do nas, do Polski, do naszego kraju. Aczkolwiek jeżeli Francja poprosi nas o kolejną pomoc, dokonamy podmiany. Wtedy misja zostanie przedłużona. W podobny sposób polscy strażacy pomagali już wcześniej gasić pożary w Grecji. Po lipcu budżet państwa ma nadwyżkę blisko 35 miliardów złotych, przekazało Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu państwa od stycznia do lipca wyniosły 313 miliardów złotych. To blisko 64% tego, co zaplanowano na ten rok w ustawie budżetowej. Wydatki to na razie niecałe 279 miliardów, czyli prawie 53,5% tego, co wpisano do budżetu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku dochody budżetu państwa były wyższe o ponad 35 miliardów złotych. Z kolei dochody podatkowe były wyższe o około 37 miliardów. Według Ministerstwa Finansów w kolejnych miesiącach wynik budżetu państwa ulegnie zmianie z uwagi na koszty związane z ustawą o dodatku węglowym. Dopłaty później mają dostać również m.in. te osoby, które ogrzewają swoje domy peletem. W komunikacie resortu finansów czytamy, że obecne działania pomocowe w reakcji na inflację, jak i przyszłe, będą miały wpływ na kształtowanie się nadwyżki i deficytu. UOKiK stawia zarzuty właścicielowi sklepów Biedronka. Chodzi o promocję pod hasłem Tarcza Biedronki antyinflacyjna. Akcja reklamowa, która wzbudziła zastrzeżenia UOKiK-u, trwała od 12 kwietnia do końca czerwca. W sklepach sieci Biedronka sprzedawca zobowiązał się do utrzymania stałej ceny regularnej 150 najczęściej kupowanych produktów.
konsumenci byli zapewnieni w reklamach, że jeśli znajdą te produkty w korzystniejszych cenach w innych sklepach, to Biedronka zwróci im różnicę. Zasady wydawały się proste, obietnica kusząca, ale rzeczywistość okazała się inna. Przekazał prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W praktyce okazało się, że skorzystanie z promocji było dla klientów mocno uciążliwe i nieopłacalne. Nie wystarczyło bowiem zgodnie z hasłem reklamowym znaleźć tańszy produkt w innym sklepie, ale trzeba było oba te produkty kupić. Klienci musieli też spełnić wiele innych warunków, od udokumentowania zakupów, przez wysyłkę zgłoszenia elektronicznie, a następnie pocztą tradycyjną. Okazało się też, że zamiast pieniędzy do ręki, klienci mogli przy zwrocie różnicy liczyć wyłącznie na e-kod, który można było wykorzystać tylko w sieci sklepów Biedronka w ciągu 7 dni. Właścicielowi sieci UOKiK postawił 3 zarzuty. Geronimo Martins Polska grożą kary finansowe w wysokości 10% rocznego obrotu. Na koniec Ukraina. Kolejne eksplozje miały miejsce na Krymie. Padają też ostrzeżenia, że właśnie tam Rosjanie chcą przełączyć prąd z zaporowskiej elektrowni atomowej. W centralnej części Krymu nad ranem na stacji transformatorowej wybuchł pożar. Nastąpiła także seria wybuchów w składzie amunicji w jednostce wojskowej. Uszkodzona została infrastruktura kolejowa. Wydałem teraz rozkaz. 5-kilometrowa strefa jest odgrodzona kordonem. Wszyscy ludzie mieszkający w 5-kilometrowej strefie są ewakuowani. Strona ukraińska informuje, że to skutek działań Sił Zbrojnych Ukrainy. Operacja demilitaryzacja prowadzona z jubilerską precyzją przez Siły Zbrojne Ukrainy będzie trwać aż do całkowitego wyzwolenia ukraińskich terytoriów. Nasi żołnierze wprawiają nas w dobry nastrój. Krym jest ukraiński. Inna narracja płynie z kolei z Rosji. Tamtejsze Ministerstwo Obrony oświadczyło, że eksplozje były efektem sabotażu. Gorąco jest nie tylko na Krymie. Wojska Putina urządzają zbrojne prowokacje w bliskiej odległości od zaporowskiej elektrowni atomowej, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ostrzegł Zachód. Każdy incydent radiacyjny w elektrowni jądrowej w Zaporożu może być ciosem dla krajów Unii Europejskiej, Turcji, Gruzji i krajów z bardziej odległych regionów. Wszystko zależy tylko od kierunku i siły wiatru. Jeśli działania Rosji doprowadzą do katastrofy, konsekwencje mogą dotknąć tych, którzy jeszcze milczą. Póki co wskaźniki promieniowania w elektrowni wciąż są stabilne i nie przekraczają dopuszczalnych norm. W każdej chwili może się to jednak zmienić. Nie jest więc wykluczony scenariusz, w którym potrzebna będzie ewakuacja mieszkańców. Mówimy wtedy o ponad 200 tysiącach ludzi w naszym obwodzie i 200 tysiącach w obwodzie dniepropietrowskim, wskazuje szef władz obwodu zaporowskiego. Wprowadzenie w życie środków ochrony cywilnej utrudnia fakt, że część terenu okupują rosyjskie wojska. Minister obrony Ukrainy zaapelował o interwencję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz społeczności międzynarodowej. Wiemy dobrze, że Rosjanie chcą przekierować energię produkowaną przez zaporowską elektrownię atomową na Krym i całkowicie odciąć od tej energii te tereny Ukrainy, które znajdują się pod kontrolą rządu w Kijowie. Tymczasem z ukraińskiego portu wypłynął dziś pierwszy statek z żywnościową pomocą humanitarną dla Afryki. Łącznie znajdują się na nim 23 tony ukraińskiej pszenicy. Cały transport trafi do Etiopii. I na teraz to wszystko. Z Panem Bogiem.